Siemaneczko, z tej strony Dominik i wam z kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2015 i nie jest to nasz drugi sezon, tylko inna mapa. A zobaczycie, co to za mapa. Dzisiaj wraz ze mną jest oczywiście Janek 72. Siema wszystkim. Dawid, który był w poprzednim odcinku. Siema wszystkim. No i Jastrza. Dzień dobry. Oczywiście dzisiaj też jest z nami jako głos. Próbuję ogarniać grę. Szymon. Siema. No i co, no i dzisiaj będziemy pracować tutaj na tej roli, dlatego że jest nas dużo i połowa nie ma modów, więc no. Tylko jeszcze będziemy czekać na Szymona, jak on przyjdzie. Dobra, no to chłopaki do roboty. Aha, i jeszcze Eryka nie będzie, bo po prostu. Jastrza! Poszedł ten. Dobra, idź tam, chodźcie. Poszedł do domu, powiedział, że już za długo już nie może grać. Nie, poszedł na dobranockę. Aha. Dobra, to do roboty, ludzie. Paweł, rób to tam, co robiłeś wcześniej. Czekajcie, co ten ciągnik tu w ogóle robi? Który? Stoi. No, wiem, że stoi. Dzisiejszy odcinek będzie trwał godzinę, tak jak Eurotrack. A ten odcinek zobaczycie prawdopodobnie w sobotę. A w niedzielę będzie odcinek z Eurotracka, ale to będzie specjalny odcinek i nie zdradzam z kim. I nie zgadzam, jaka to będzie, znaczy nie zdradzam, jaka to będzie firma, bo będzie to z firmą odcinek z Eurotracku. Ze mną będzie. Ale w komentarzu dam. Ale na pewno ta osoba może powiedzieć, kto to będzie. Czy może powiedzieć, kto to jest. No to ze mną będzie, no. O kolej się ogarniałem Eurotracka, a nie wiem, czy mam tu jeszcze tym samochodem, tym traktorem, nie wiem, co ja robię. Dobra. Nie, no. Dobra. A tak na serio to ogarniamy. W sumie to mogę sprzedać ten traktor, po co mi? Tu widać, że wy ogarniacie. Jastrza, co tam robisz? Sprzedaję. Dobrze. Co? Sprzedaję czarny. A ja nie, myślałem, twoją babę sprzedajesz. Dobra, no to tako. To może byś nam, Szymon, powiedział, skąd jesteś, bo na pewno nasza widownia nie zna ciebie. 30 km od Krakowa. I mogę wam powiedzieć tyle, że ta osoba nagrywała filmiki z Wujkiem Bohunem, z Wolnym Kanałem, reprezentowała właśnie ten cały swój firmę na Eurotracku, już wam powiem, kto to jest, właśnie to jest Szymon. Ma własną spedycję, że tak powiem, w Eurotracku. No to tam możesz dalej ten mówić. Nie chce mi się gadać. Możesz powiedzieć, ile masz lat? Takie 16. Rzeczy. Z czym się zajmuje, to tak, piłką nożną i tyle. Nie palą. I rolnictwo. I mam gospodarkę swoją. No a ja tutaj pokazuję wam, jak ja potrafię fajnie jeździć ciągnikiem. Super, bo ja czuję się chyba nie. Dobra, 60 hektarów mam. No ja mam 45 chyba, jakoś tak. Znaczy mój wujek ma, nie? Bogacz. Nie, realu. No tak, no też w realu mój wujek ma, nie? Dobra, my sobie trochę dzisiaj posiejemy. A czemu wy... A, bo tu jest pusto, dlatego ten, żeby puścił pracownika. Pusto jest? Paweł, widzę, że ty ładnie pracujesz, bo ty chyba jedyny nam kasę dzisiaj robisz. Bramie co badać. Właśnie, to, za to Paweł dostajesz ode mnie... Buziak. Ten należy do CS-a. Zobaczymy. Masz, dostałeś... Masz, Paweł, za tą kasę, którą ci dałem, możesz sobie kupić klucz do CS-a. No. Jak dasz mi prawdziwą kasę, to sobie kupię. No, no. Może mi się uda kiedyś zapłacić. A sero to nie ma co robić. No. Bo mogę tutaj trochę pokultywować. Poszliśmy skoksem do przodu, jak widzicie. A właśnie. Ja wiem, co będę robił. Co już? Chciał i się patrzył. Nie, będę pryskał. Znaczy rozwalał nawóz, nie? Ja. Dobra. Gdzie jest ten ciągnik? I ja jadę do sklepu. Paweł, tam wszystko nawet możesz buraki i ziemniaki sprzedawać, wiesz? A my tu mamy wióry? Czy nie mamy wiór? Nie. Ja mam taki fajny mod wiór. Raczej nie, chyba nie. Nie wiem, nie znam. Stacja. Jastrze zna się, bo Jastrze już nam się przedstawiał. W jednym odcinku pierwszego sezonu z Farming Simulator 2015. Poczekaj, bo jeszcze mnie nie znają.
No i nie znacie jeszcze Janka na pewno. Ja nie takie filmiki robiłem. No jak to, ten gościu z wujkiem Ohunem się nie bał, a co dopiero z nami. No. Z kolegami przyjaznymi. Magazyn. No. Którego poznałem niecałe godzina bo dwie temu w Eurotrack Simulator 2. Po prostu napisałem, to ma Skype'a. Aha, i jutro też możesz się spodziewać odcinka z FIFA i też z jedną osobą, która to z nami jest i będzie to klasyk, El Clasico, na pewno wiecie co to jest El Clasico to. I ten mecz będzie rozgrywany na stadionie. Zrobimy dwa mecze, zrobimy na Camp Nou i na Bernabeu. Dobra. I oba odcinki, mówisz, że ty masz kanał, tak? Tak. Oto Szymona kanał będzie mieć w opisie i jutro zrobimy tak, że jeden mecz będzie u mnie na kanale, a drugi mecz zrobimy tak, że będzie u ciebie. Kurde, ktoś do mnie pisze. Do mnie może też. W końcu Kuba? Ale do mnie ktoś napisał jeszcze. Dawaj zobacz, kto napisał. Ten R czy jakoś też. A co chciał? Dominik, czekam na twój odcinek. Spoko. Erik na pewno znacie z LS-a 13. Towarzyszył mi właśnie na tej mapie, która tutaj jest i gramy na niej. Znowu. I znów. Słucham was. Co? Skype. Aha, słucha nas. No Skype. Właśnie, Erik, my też się niestety cię nie słyszymy, ale dobrze, że nas słuchasz. To włącz Skype'a, chociaż się przywitaj. To może będziemy go obgadywać. No, Erik jesteś? No jestem, jestem. No i macie Eryka oczywiście. No może się przywitać jeszcze raz. Ten jego piękny anielski głos. O, no. No. Naturalny. Już po dobranocce? Co? Już po dobranocce? Tak, niestety. Dobra. Spóźniłem się. A co było? Scooby-Doo. Spóźniłem się, ale byłem... nie wiem. Ja rozpryskam nawóz. Już nagrywasz? No. No fajnie, chciałem. Gramy sobie labada. Labada, labada. To jest kolu to było. Pijemy wódkę se. Słucham? Co w szkole to było? Tęczymy labada. Dawid mówi, śpiewa mi, pijemy wódkę, a mama, co? Tak tylko se gadam. No zobacz. Pokaż wódkę. Kurde. Ale cię mama wkopała. I teraz do ciebie mama, czy chodzi i słyszy, że piłeś wódkę. Tak, mamusiu. Powiedz, że nagrywasz. Za hajsa zarabiasz na YouTube'a, nie? No. A zarabia, ja poszukaj się sponsora, to wtedy zarobisz. I musisz no to... ile to? I musisz przy okazji pół litra wypić. Czekaj, no. Gdzie jest te pole, co mnie... Ale będziemy mieli tysiaka, to Marshall mówił, że on niby do DB Move'a będzie należał, to ja też... Zapłacę te 3 suby i do DB Move'a. Także ja jego. Szkoda, że Marszala dzisiaj nie ma, bo też dobra postać. Też z odcinka. No ale chopie, on ma 2K subów, nie no to. Dobry tak, wchodziłem na jego kanał. Dawid, a ty gdzie żeś pojechał? Tym kombajnem. Zlagowało. Ja się pojechał tym kombajnem. Wszystko jest na kanał. Ej, no to tak szeleście mi tutaj. Ja tam, no przestań. No niszczysz nagranie. Ogar. Ej, no to tak pisze. Nie ja. Jaki Eryk. Ziemniak. Co, ja sobie tylko tutaj wam słucham. Nie mam tu nic. Dobra. I stukasz sobie swoją klawiaturę. No, czeka. Nie, nie. Szymon, jak tam z tym LS-em? Działa już czy jeszcze nie? Powiedzieć ci? Gówno. Spróbowałeś od nowa? Tak. Error wyskoczył? Tak. To se ku. Mamo, za 70 zł kupiłem sobie. Wyrzuciłem. Dawid. Co? Bo gdzieś już czy nie? Nie, bo mnie wyrzucił. No to zostanie z nami O, wyrzuciło go. I muszę na korbę chyba, muszę kręcić korbę i dlatego będę ją działać.
kupić sobie korbę i będzie widziałaś dopiero. A czemu, czemu odinstalowałeś 15? Error! Ile ci to gada trzeba? A od kiedy ci error wyskakiwał? Jak grałeś, to miałeś error, czy nie? Od dzisiaj mi tylko. Aha. No tylko od dzisiaj. Tylko od dzisiaj. To są te awarie, usterki. No właśnie, usterki. Drugi raz. Problemy techniczne. A. Super. O, wrócił nasz Dawid z podróży kombajnem. Nie, to Janek jedzie. Zaginąłem w akcji, chłopaki, pomóżcie. Nie, on pojechał sobie ten... napić się. Dawida wywaliło. Napić się, bo coś suszy mnie. To, żeby szef cię wiedział, czy łapał. No. Jakby cię kierownik się łapał. No to tak łapał. Stuka, no. Nie wiem kto. Pawlak. Paweł, to ty tak stukasz? Eryk tak stuka. Nie, a co? Eryk! Co? Jak chcesz tak stukać klawiaturę, to się wycisz ze Skype'a. Jajeczko, jak nie wiesz co. Sarkaz do spadł. Proszę z uprzejmościami, dobrze? Ja jestem ósemny. A co, ja zawiedę mogę, bo jesteśmy ósemny na kanale. Nie no, żartujemy. Eryk, zamknij to mordę. I ja tutaj tak. Przepraszam za wyrażenie. Mam zamknąć mordę, czy przestać pisać? No, przestań pisać, no. No to jak chcesz pisać, to weź się wycisz z tego, żeby nie było... A jakbym chciał coś powiedzieć, to włącz z Skype'a. Przepraszam za wyrażenie takie. Dlatego, że ty masz laptopa i ci... Ja też mam laptopa. Ja też. No widzisz, ty też hałasujesz, no. Ludzie, ja nie muszę wam pokazać fajnego obrazu, wy słyszycie to, co słyszycie i później się z tego cieszyć, bo to jest właśnie moc grania w tyle osób. I to czasami to są fajne odcinki, żeby tak czasami sobie pograć. Jest taka beka z siebie jest. Yeah. Właśnie wyrzucenie z serweru to normalnie normalka, nic więcej. Ej. He, he, he. He. Jeszcze tu pierdzie i tyle będzie. To będzie... No zaraz coś piernie, to się normalnie wyłącza nagrywanie i dam tylko ten kawałek, powiem. Normalnie w ten, jak to będzie? Co masz ekipa? Bardzo śmieszna ekipa. Co masz ekip? Tylko polecę dalej. Ej ludzie, a wiesz co ja mam ciekawego, powiem, że ja się dowiedziałem co to znaczy XD, jestem mądry, wiesz jaki. To się no i? Pamiętasz ten co na odcinku, co się nie nagrał, co mówiliśmy o tych programach o dzieciństwie swoim? No i? No i ty mnie pytałeś, ja powiedziałem XD, nie, ja to powiedziałeś, sam nie wiesz co to znaczy, powiedziałem, że jest taki kanał na tym, na Disney, jest taki kanał Disney XD, nie? No i? Ej Dominik, grasz? XD to jest emotka. Dominik. Co gram? Grasz? A co? Gówno, 1-0 gram, nie. Ale kurde, stare, no. Stare. To są młode teksty. Pokazuję wam ludzie synchronizację. Patrzcie jak się drzewa ruszają. Jakie tutaj motylki nawrata. O, wyrzuciło się Edward. No krab. Edward krab. Ale to pisze Edward. Ale to Edward ci pisze. Czyta. Edward. Tam pisze Edward, ja bym mówił Edward. Trzeba było napisać Edward, a nie Edward. Nie, teraz naprawdę grasz? Jasne. Nie, teraz powiesz, naprawdę, grasz? Tak, gram. A teraz tak grasz? Zatki. Nie gram. Nie, dobra. Mam dla Szymek dla siebie taką ciekawą zagadkę. Jaką? Bardzo, bardzo ciekawą. Jaką? Posłuchaj, jest ona trudna. No. Patrz, posłuchaj, w jednej ręce trzymam jabłka, w drugiej ręce trzymam jabłka. Ile mam jabłek? Dwóch rąk. Posłuchaj jeszcze raz. W jednej ręce trzymam jabłka, w drugiej ręce trzymam jabłka. Ile mam u jabłek? Trzy. To dwa razy tyle jabłek. Cicho. Dwa razy tyle jabłek? Cztery. Nie, źle. Trzy. Ile? No posłuchaj jeszcze raz. W jednej ręce trzymam jabłka, w drugiej ręce trzymam jabłka. Ile mam jabłek? Trzy. Sześć. Nie. Sześć. A to miał Szymon, a nie
Pan Janek 72. A ja bym mi sprzedał już ten. No ale to mógł zgadywać, tak? Ej Dominik, idź zobaczyć na chwilę za ten... do sklepu, czy jesteś tam. Co? Idź do sklepu zobaczyć, czy jesteś tam w sklepie. Sklep zamknięty. do kościoła. Kościół zamknięty. Nie, kościół jest 24 godziny na dobę. Trzeba ale u nas jest zamknięty, ja nie mieszkam w mieście. To się zgasił. No, zgasiłem się. A o pilocie mu mówiłeś? A właśnie o pilocie, to Dawid, Paweł, ty opowiedz. A czemu ja? No bo ja nie pamiętam tego. Ja mogę to spalić. To do kogo mam to mówić? Do Szymona. Panie Szymonie, załóżmy, jest pan pilotem. Na pierwszym lotnisku wsiada 15 osób, na drugim 30, na czwartym wysiada, na trzecim wysiada 20, na czwartym jeszcze wsiada 5. Ile pilot ma lat? 30. No ile pilot ma lat? 30. Nie, no bo ty jesteś pilotem. A, czekaj. 45, 15... To i jest ten... Ty jesteś pilotem. A. To ile masz lat? 16. No. A. I o to chodzi. Słuchacie? Nie? No. Za co trzymasz hydraulik? Nic. Co? A na testach tych, wiesz, drugich klas, ile miałeś punktów zwrotnych? Co? Weź mi tu, nie gadaj o szkole. Na ludzie ja miałem, to jest... Ja miałem chyba z pięciu przedmiotów najlepszą. Nie, znaczy nie z pięciu. No z paru. No, ciekawe, czy teraz uda mi się wejść. Paweł, a co dostałeś tej kartkówki z fizyki? A co cię to interesuje? Ja dostałem 3+3. A się nie uczyłem. Ty kujonie jeden. No się nie uczyłem. Paweł jest kujon, bo on w prawie wszystkiego ma 4 piątki. 4 piątki! Brawo, 4 piątki. Brawo za wypowiedź. Dziękuję. No. Jestem zawodowym Polakiem. Bardzo zawodowym. Chyba o, tym, ruskim. Ruskim pilotem. Ruski. Chłopaki, czym się różni ginekolog od mechanika? Bo ginekolog, ten? Nie wiem. Czym? Mechanik to naprawia, a ten? Ten, mechanik może się przejechać, a ginekolog tylko popatrzy. A. Mam tylko do was i no, normalnie mam jedno słowo. Wy jesteście przegoście normalnie. Ja tu Wojek Bochu do jednego gościa powiedział, jak z nim nagrywał 13 i ten film był, a później go sumowanie przegość. To wy jesteście przegoście normalnie. No miało być na ludzie, no to dziękuję. No jest na luzie, no i dobrze. No. I tak ma być. Ten odcinek, takie odcinki będą, bo to będzie normalnie Farming Simulator, tylko że to będzie jakby taka, powiemy, że podabuka. Nie mała kraina, tylko no, nasza kraina, nie? Taka beka. Jak chcecie, będziemy mogli grać na tej mapie, na tym serwerze, to później jak ogarniemy, Szymon ogarnie tego LS-a, to będziesz mógł na swój kanał wrzucać. No. Twój, jak dasz mi się linka, to ci dam twój... Nie, będę chyba od nowa robił. Co nowa? YouTube, sobie od nowa robił. YouTube? Nie, YouTube, YouTube będę od nowa robił. YouTube kanał. Będziesz robił od nowa? Nie, dobra, nie. Czyli jakoś tak kanał swój, od nowa. Ale ty na swoim kanale nas polecisz, nie? Tak, tak. No, dobrze, bo jest taki sławny tam, u tych YouTuberów tam występujesz. A wujek Bochum też twój kanał polecił, czy nie? No. Tak? No, tylko będę musiał nowy kanał mu dać. Nowy kanał. Ale ja dzisiaj znajdę ten odcinek, w którym ty byłeś. Janek, ile masz? 70. Paweł, co teraz robisz? Nadal wywożę. Dobrze, dobrze. Widzę, Paweł, że się starasz, bo już mam 63 tysiące, więc bardzo ładnie, dziękuję. A wiesz, kiedy wiesz z nim nagrywać dopiero? Tam parę,
któryś raz za 3 miesiące kazał mi napisać. On tak tyle ma ludu. A to ty sam byłeś? Tak. To weź jeszcze mnie, nie? Ja będę z Bohunem nagrywał. Dobra. A on jeszcze nie lubi pewnie. Nie. Ja szybciej może z nim nagram LS-a, to później wiesz. Przypomnę się, że z nim nagrywałem LS-a. Bo już Dawidowi mówiłem, co ja zrobię, żeby Wojek mnie zapamiętał. A co zrobisz? Tylko nie, on nawet nie wie, że ty istniejesz. Ale nie, ja będę nagrywał. Zrobię tak, że... będę robił tak, żeby Wojek cały czas lamił. To mnie wtedy zapamięta. Aha. Lam zaliczony będzie. No, lam zaliczony. Dobra, jedziemy tam pod kombajn. Paweł! O. Ale robisz coś tam, nie? Nie. Kiedy? Dawid, ale robisz coś. Chyba nic nie robi. Janek, ale robisz coś. Ja robię. No ja Szymon, Szymon, ale robisz coś, nie? No. Spoko. Nie, ja nie. Robię tam coś. Jadę sobie. Jadę teraz. A sobie. Właśnie. Ej, to weź do tego dressing tam już poczekaj później, to może dzisiaj jeszcze sobie po odcinku pojedziemy. Dobra. Ja już jestem dressing. Jestem na tym CPN-ie tam. Ty słuchaj, Dawid. What? Popytaj się niektórych, czy mają Eurotrucka dwójkę. Z dodatkiem going at, czy tak. Musi być dodatek. Going east. No, bo to my gramy na razie na dodatkach. Co to dodatek, to tam, o, jak ci podadzą z Steama, to. I tylko wióry zostały. A, to może jak chcecie, możemy kupić... Kurde, mogliśmy wziąć jeden mod. Jeden mod mogliśmy wziąć na wypożyczanie. O, to by było dobre. No, to by nam tutaj było dobrze. Nie da robił cięcia, żeby te mody dawać. On szybko by się przesuł, ale... To musiałbym tylko dać Pawełkowi i to wszystko. No. Ja mam. A ty masz moda przesyłanie to. Ty masz wszystkie ogólnie. No wtedy, bo on grał z nami. Bo ja mu dałem. No. Janek. Dobra, ja wywiozę tą pszenicę jeszcze. Ja się szpędam, nie mam tu do roboty. To ja pojadę i wywiozę jeszcze to, żeby coś było na tym odcinku. Chcesz mucić? No. Nie, ja to wywiozę teraz. Ja będę mucił. Też? Ty gdzieś nie musisz mucić, ty tak na co dzień mucisz kolegów. Myślałem, że żarcie. Mucisz kolegów. Janek jest bardzo zdolny do jedzenia. Nie, Janek, pochwal. A co? No my wczoraj tam, bo jak ty poszłeś, nie, Janek? No. To jeszcze wczoraj z Dawidem tam graliśmy i gadaliśmy tam o tobie. Nie, nic strasznego, Janek. Nie. No nic strasznego nie było, ale coś tam gadaliśmy. Mówił mi, jak tam się zachowujesz w tej szkole, że rozrabiasz. No. Tak. Takie rzeczy. To, no. To czemu mam wzorowe zachowanie? No chyba na odwrót. Po niemiecku. Adek, pomylili się podczas wystawiania ocen. No, no, no. A te wzorowe mieli komuś innemu dać, a to mnie jedynkę mieli dać. Albo, dobra. To pochwalcie się swoim zachowaniem. Ja mam. No ja nawet nie wiem, jakie ja mam. Wzorowe. Ja mam. Ty wzorowe. Mam wzorowe, bo ty się gazetką zajmujesz, tam mam wzorowe. A co by było mi pomagać? No a później co? Wczoraj co było? Kolega powiedział, że mam zerwać ten, a zerwałem i później się nas dali, żeby to rwaliśmy. A było go słuchać? Powiedział, że mam rwać, to mam rwać, no co? Eryk, jesteś jeszcze? Nie ma. Znaczy on nas słucha, bo on napisał. Nie? Yeah. Nie ma świętego Eryka. Jak ja długo nie skakałem po tych, po... Górach. Górach. Jak mi się przypomina 13, pierwszy, ta mapa podstawowa. Oj. O kurde, jak ja wtedy zapierdzielałem z Kamilem. Jak ja to pamiętam. Ja też. Właśnie mam takiego smaka zagrana boleściowo na polskich modach.
Kuba do mnie napisał. Napisz Paweł mu, że nagrywamy teraz LS-a. Co ci napisał? Co, o co chodzi? To dodaj go do Kuby. No ja mam go dodać, jak nagrywam. Dobra. No ja, w sumie. Nie. Musiałbym robić cięcie. Nie da rady. No to poczekaj, ja go dodam. Ty nie możesz. Właśnie. Ja mogę. Jak możesz? Mogę. Wiesz, ja robiłem kofę, nie możesz go dodać. Właśnie. Nie, mogę. No weź, weź sprawę. Dodałem się, już, bo dodałem już. To kogo dodałeś? Erykę. A nie Eryka. Kogo? Kubę. Weź Paweł, możesz go dodać? Ale nie dodam do konfy. Ale mam chodzę do Pawła. Ty tego nawet w kontaktach chyba nie masz. No. Paweł, możesz go dodać? Kurde, nie mogę przesunąć tego. To zminimalizuj grę. Zminimalizowałem. Ja musiałbym zrobić cięcie. Co ci zrobić cięcie, no? No to zrób to cięcie, no. Dobrze, ludzie, to widzimy się za chwilę. Ciach, ciach. Teraz jesteśmy. Dobra, ludzie, widzimy się po małym cięciu. Dzisiaj do nas doszedł nowy kolega, czyli Kuba. Przywitaj się, Kuba, jesteś na odcinku. Kuba, przywitaj się. No chyba. Ale powiedz trochę głośniej, bo się nie słychać. Siema. O, widzicie, jest nasz Kuba. A co w ogóle nagrywacie? LS-a. Sławny Kuba. O właśnie, Szymon, Kuba. Kuba, Szymon. No siema. Kuba, Janek, chyba go znasz? Siema. O, cześć. Jeszcze Paweł, Kuba, Kuba, Paweł. Kuba, Kuba, Paweł. To jak, gdzie, kiedy? To jak, gdzie, kiedy? Ja. Przepraszamy, Kuba, no ale nie mogliśmy się powstrzymać. No, musieliśmy się dodać. Halo? Chyba nie jesteś na nas wściekły, co? Nie, co? Nie jest wściekły, tylko na was jest kur... Nie powiem co. Dobra, nie klij, bo za prawa autorskie. No co robisz, jastrzo? Ty kurde, ciole jeden. Ja nie knę, tylko ty, tak tylko mówię. Ty czubie! Czubie! Popatrz, debil goni mnie. Spierdzielaj! Chcesz zabłysnąć, nie uda ci się. No to chodź, pościgamy się. Taki jesteś, kozak? To to dawaj ze mną zaraz. Ścigamy się. Dawaj, tylko trafię. Ej, to fajnie robimy pod koniec wyścig. Ale serio, robimy pod koniec wyścig, ja wam powiem kiedy. No, każdy busierami. Tylko, że takimi czujnikami to nie da rady. O, to, patrzeć, ja mam słabszy czujnik niż ty. Ale nie o to chodzi. W 13 było lepiej, bo tam ona było... Wiesz. Dominik, co, robimy ice. Teraz? Tak. 111 tysięcy mam. Chodźcie na razie, pościgamy się. Każdy wyjdzie ciągnik. Edward, możesz na razie to weź dojeść to do końca i... Dobra, nie będę wam przeszkadzał. Ścigajcie się ciągnikami, róbcie co tam robicie. Ej, bawimy idziemy się. Chłopaki, patrzcie na to. Dajcie dziewiątkę i robimy taki rajdzik, że... Jak macie pole 15, co nie? No to jedziemy na samą górę i objeżdżamy to pole dookoła, nie ma ścinania. Kto ścina, wypada z tego i mnie to nie obchodzi. Tylko po drodze? Tylko po drodze jedziemy. Ustawiamy się na drogę, chodźcie tutaj. Spoko. Jedziemy dookoła, wiecie jak jest droga, tam jest ten, drzewa są, jest taka alejka drzew. No. I kto zetnie, ten odpada z tego. Tylko po drodze jedziemy. No dobra. Chodźcie no tutaj, to wam powiem, się. Macie mamy nierówne szanse. No przecież ja też mam słaby ciągnik. Ja ale każdy tak samo jedzie. No tak. Zdawcie się. Co tam się stało temu Dawidowi? Robimy drzewo teraz mały, rytki wyścig. Drzewo wygrało. Drzewo wygrało. Kto wygra, ten pierwszy się żegna w odcinku. Kuba, jesteś jeszcze? Jest. Poszedł już. Ja myślałem, że poszedł. Ktoś się wyłączył z Skype'a, tyle wiem. Dobra, zdawcie się tutaj równo. Nie słucham, jakie pierdoły gadacie. Kuba, mów start. No, start! Ej, to nie fair przy mnie. No nie, a nie ma coś takiego! Ej, nie ma coś takiego!
Nie ma czegoś takiego! Faul! Nie ma czegoś takiego! No żal! Ej, nie ma czegoś takiego! No wyden... Ej, no... Nie ma czegoś takiego! Janek, to oszuście! Dawać Janka! Dawać Janka! Nie było. Nie, nie było! Jeszcze raz ci... Nie, Edward! Ty złodzieju! A, Janek, doganiam cię, prawie, ale nie dogonić. Albo możemy się potem kombajnami się ścigać, takie kozacy. Kombajnami. Bo ten wziął sobie najszybszy ciągnik. No, poczekaj, ja dam zaraz. Tylko go trafię. O, ja albo go parkami. Jak wetną. Trudno, ale musiał. Siema go, Lirę. Nie ma! Będę pierwszy! Kto wygrywał? Ja wygrywam! I będę tak pierwszy! Siema! To Janek. Nie ma to tak! No co, przejechałem drogą! Janek, dawaj go! O kurde! To ciężko do góry! Będę pierwszy! Goń ty mój! Goń! Jak on ma? Kurde, jak ten ciągnik ma? Chuj ma, Daniel, jak on ma? Nie wiem! Ale jestem pierwszy! Niedługo ty! Co, nie dogonisz mnie nawet? Nie dogonisz mnie! Nigdy nie! Teraz opało ścina, nie ma ty kurde frajerko! Pach ścina! Nie ma! Kurde, nie! Pach, ja już ścina! Nie ma kurde! No nie! Fuck! On jeszcze w dupę walnął! Nie ma! Yes. Janek spierdzielaj. Yes. No nie, wygrał Jastrza. Yes. Jastrza pierwsze miejsce. Boom. Dobra, Jastrza pierwsze miejsce, a Dawid ostatnie. Ja byłem drugi. Dobra, chodźcie teraz do obowiązków. Jeszcze raz? No nie, już nie. Dobra. My się samochodami pościgamy. Lecimy z slalonem? Pomiędzy drzewami? A Jastrza, że zeciął to jak nie wiem. Chłopiec, tak ściął ten zakręt, że. O. Dobra. To każdy robi teraz to, co robił. Czyli? Ja już nic nie robię. Ja też już nic nie robię. Skończyłeś kultywować? Tak. No to jeszcze tu Edmund to rozsieje. Idziemy na TESO. Idziemy na piwko, zasłużyliście. No. No Jastrza, ty frajerze głupi tępy. Sam Paweł, jesteś. Kuba. O? Możesz wyzwać Jastrzę, bo mnie walnął. Ja chcę przyczepę. No, weź polecę mu Paweł Kobi, kurde. Poniedziałek będą mieje w szkole, jak będziemy się z was śmiali. I z ciebie no, też, bo ty jesteś... Ciebie też, wiesz, ty też jesteś na odcinku. Drepiej głupi. Ale wy głupoty jakie gadacie. No, a ty nie! Ty się nie cicho jak myszka pod pierdolą. Jesteś na odcinku! Chcieliśmy cię strollować, żeby był przez cały odcinek i nie wiedział o tym, ale wiesz, nie wyszło. No wiesz, nie wyszło, bo ciebie nie było. Ja napisałem do ciebie przed odcinkiem, ale wiesz. Wiem, widziałem właśnie. No Kuba, kupujesz ten odcinek. LS-a. LS-a czy nie? Nie wiem właśnie. Muszę zobaczyć się mi najpierw, jak był Paweł powiedział, że on nie sprzeda ci LS-a, bo mówisz, że to jest jego życie. Ta gra. Ty głupi. On jest pojebany, chciał mi za 80 zł jak na, w sklepie kupić. Dominik, bo on jeszcze ci przez to, co mówi, wiesz. Zablokuje. Kłopo mi prawo autorskie, weź mi tu płacił za to, że mam prawa autorskie, bo klikniesz. No nie żartuję, no. Tam letko można wypiąć, ale bez przesady. Ja bym żądał haraczu, ale jak ty nie chcesz. Nie chcę. Dobra, chodźcie, posprzątamy te sprzęty, poukładamy pod szopę. I w kolejnym odcinku będziemy się już widzieć, prawdopodobnie u pana... No! Dawid! A? Nie gadaj, że miałeś laga. Miałem laga. Dobra panowie, to wy se grajcie, ja wam nie będę przeszkadzał. Orajcie pole, tam róbcie co tam robicie. Dobra, cześć Kuba. Do jutra może. Nie do jutra, tylko do poniedziałku, ale dobra, jutro może też na Skype pogadamy. Dobra. No to siema Kuba, no, na razie. No i poszedł se Kuba. Jaka przyjemna cisza, jak go nie ma. No. Nie ma szumów. Ej, dawaj pozdrawiamy naszą klasę.
Pozdrawiamy całą klasę oprócz... Oprócz Krecika. Oprócz Kastra. Siebie. Adama. My, Janek, też Krecika nie pozdrawiamy naszego. Dobra, chodźcie chłopaki, idziemy na kury. Na kury? Na zbieranie jajek? Dobra, chodźcie tutaj, chodźcie, jeszcze ją posprzątamy trochę. Już mamy 24 minuty, więc wiecie. Nalajcie. A ile masz hajsu? Szymon, 111. Szymon, jesteś tam? A teraz? Szymon, jesteś? Janek, wyświetlać, czy Szymon jest na tym, na Skype'ie. Jestem człowiek przyczepa. Szymon, jesteś? Halo? Kurde. Nie ma go. Rozłączyło go chwilę przed tym, jak Kuba wszedł. Nie robił ścięcia. Co, chcielibyście już zakończyć, czy czekamy 20? Tu się nie opłaca już. Nie, no to się ma kończyć. To chodźcie tutaj. Ja już się tu. Tyle, bo mi ciągnik przewróciło. Dobra, to ludzie. No to chodźcie tutaj na farmę wszyscy. O. No to jest nasza ekipa dzisiejsza, więc ja już mi nie wypada. Czekajcie na mnie, czekajcie na mnie. Jak Paweł, zejdź ze mnie, bo cię kopnę. O, ładnie stoisz koło mnie, ten wierszy Paweł grzeszy. Jak ty chcesz mnie kopnąć, jak stoję ci na głowie i ci będę po niej skakał. Dobra, ustawcie się tak, żebym was złapał. O. No to co, może zacznijmy od lewej strony. Co byś, Janek, chciał powiedzieć? Co bym chciał? No w sumie nic. Podziękuj. Aha, dziękuję za oglądalność taką wspaniałą. Kumplowi... Czekaj, gdzie on jest? No kogo? A, tu jesteś. No, Dawidzie, dziękuję ci za wspólną grę. Sam przed... Sam gościowi nie podziękujcie. O, jesteś już, to już zaraz skończymy, wiesz, to też się pożegnasz. Dobra, to Janek skończył. Dawidzie, czy chciałbyś coś powiedzieć naszym widzom? No, dzięki za współpracę. Nic więc. No, Jastrza, jeszcze coś chciałbyś dodać? Nie, dziękuję. Może już pod koniec nam siebie jeszcze wypowie Szymon. Ja? Dobra. Dzięki za taką dobrą ten... czekaj, jak to się mówi? Rozmowę. Rozmowę taką... takimi ziomkami. Podpalę innym tym youtuberom, żeby grali z nimi. I tyle. I pozdrawiam. No, to ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka z tam, z nie wiem, z jakiej gry na pewno jakaś będzie, więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia na razie, cześć, siemaneczko. Siema. Siema.